Janusz Zęcioł, jeden z uczestników programu Big Brother, zginął w tragicznym wypadku samochodowym pod koniec 2019 roku. Mężczyzna lata temu wygrał program, później stronił jednak od mediów. Prokuratura właśnie zakończyła śledztwo w sprawie jego śmierci. Janusz Zęcioł był uczestnikiem pierwszej edycji programu Big Brother. Mężczyzna, mimo że był jednym z najskromniejszych uczestników, wygrał program. Od tamtej pory stronił jednak bardzo od show biznesu i pozostawał w cieniu. Niestety pod koniec 2019 roku całą Polskę obiegła wiadomość o jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym. Janusz Zęcioł zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Biały Bór. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym. Mężczyzna dobrze znał to miejsce, ponieważ znajdowało się w okolicy jego domu. Dokładnie 6 grudnia 2019 roku miało tam miejsce zdarzenie, które zakończyło się tragiczną śmiercią Zęcioła. Mężczyzna prowadził samochód, nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, by przepuścić pociąg, wskutek czego obydwa pojazdy zderzyły się ze sobą. 65-letni Janusz Zęcioł zginął na miejscu. Całe zdarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni przed jego 66. urodzinami. Jak wynikało z późniejszych relacji mediów, przejazd uchodził za bardzo niebezpieczne miejsce. Sugerowałem, zresztą on mówił też o tym od jakiegoś czasu, że trzeba zamknąć dwa przejazdy przez tory do naszej miejscowości, bo one nie są do końca bezpieczne, mówił Jerzy Czapla, sołtys miejscowości Białe Bory. Po wypadku prokuratura w Grudziądzu zajęła się śledztwem w celu dokładnego ustalenia, w jaki sposób doszło do wypadku. Do wypadku doszło w wyniku niezachowania ostrożności kierowcy i nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, mówiła prokurator rejonowa z Grudziądza, Agnieszka Reniecka. W trakcie śledztwa ustalono, że pojazdy biorące udział w wypadku były sprawne, a kierujący trzeźwi. Do zdarzenia nie przyczyniły się osoby trzecie. Janusz Zęcioł zmarł w wyniku rozległego urazu głowy. Sprawa jednak nie jest oficjalnie zakończona. Według magazynu Polska Times, zdarzeniem nadal zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Po udziale w programie Big Brother Janusz Zęcioł zaczął zajmować się polityką, udzielał się jako poseł Platformy Obywatelskiej.